To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy Case Hack dzisiaj, oczywiście, nasz kochany Case Hack, gdzie możecie sobie odebrać aż 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej. Wystarczy, że zalogujcie się z linku, zrobić kliknięcie plusik w prawym górnym rogu, piszecie oczywiście kodzik Croxy przez Wex i możecie sobie oczywiście ten bonus odebrać. Oczywiście giveaway na Case Hacku, na piękne te skiny również jest, konto możecie sobie levelować i odbierać fajne nagrody za zdobywanie levela, grając oczywiście na stronie, więc spoko deal wydaje mi się. Daily bonus, jak klikniemy sobie, możesz sobie oczywiście codziennie za darmo odbierać daily bonus w postaci balansu po ustawieniu tutaj awatara i dodaniu do niku na Steam Case Hack, więc również za free, więc spoko opcje, za free również możesz wygrać skina u mnie, wystarczy, że użyjesz oczywiście kodu Croxy, sub dzwonem, łapę w górę pod filmem, udostępnij film, na Discorda dołącz i to wszystko. I każde 15 podanie to dodatkowo 5 zł do wygrania, a my lecimy z Case Battlem. Z Case Battlem lecimy, bo wierzę, że oto jest w końcu. No, mówię to za każdym razem, ale mam nadzieję po prostu, że oto jest dzień. Oto jest dzień, który da mi pan, tak? Na 3 osoby. Tym razem lecimy z tą bitwą na najdroższym skrzynie na Case Hacku za jakieś 2000 zł pod chip. I do tego pod gadżet. Z gadżetem jeszcze się chyba nie pizgaliśmy. No ale zobaczmy, czy to w końcu będzie moment, gdzie będę mógł powiedzieć, że w końcu wygrałem. Skrzynia Dream Knives, $86, dwie naraz, poproszę tutaj, $172, no jest 46, więc jest to niestety minus. Próbujemy otwarcie kolejne, jest Huntsman Lure, 14, okej, okay. Chodźmy na upgradera, spróbujmy to jakoś ulepszyć na dwójeczkę albo trójeczkę, bardzo spoko jest, że na X3 możemy tutaj ulepszyć sobie w ogóle skiny. I 30%, czy to się okaże procentem wystarczającym? No jest to wystarczający procent, mamy $900, ej, jest bardzo spoko, oprócz tego pierwszego Case Battle, którego przegraliśmy, jest naprawdę wpyte, dlatego możemy sobie otworzyć teraz otworzy kilka lorek, ok? Na farta, bo tak mi kusi ta skrzynia już od dłuższego czasu. 5 skrzyń kosztuje $325. Zróbmy tak, że może co odcinek będziemy otwierać 5 takich skrzyń i zobaczymy, czy kiedyś uda mi się trafić AUP Dragon Lore. Jak jesteś za tym pomysłem, to zostaw łapę w górę. No niestety, dzisiaj się to na pewno nie uda. Kolejna jakaś skrzyneczka. Weźmy sobie może teraz Dodge Knives. Fajnie się prezentuje ta skrzynka. $53. Zobaczymy, czy będzie się prezentować teraz drop, który dostanę. No, coś tutaj jest. Coś tu jest. 29, no jest to minus. Spróbujmy jeszcze raz z tą skrzynią. 27, ok. Kolejne otwarcie tej skrzyni. 19. W ogóle teraz kręcę na szybkim trybie w ogóle, nie? Możecie dać znać, który wam się bardziej podoba. W sensie do oglądania, nie? Teraz jest normalny. No to trochę dłużej ta animacja trwa, nie? A przedtem był szybki, no tak będzie wyglądać się szybki, więc daj znać w komentarzu, którą oczywiście wersję wolisz, bo to tobie ma się to lepiej oglądać i więc oczywiście ja uwagi widzów biorę jak najbardziej do siebie. Monkey Jungle, $15, bardzo ładnie te skrzynki wyglądają, te grafiki, to jest piękne, naprawdę, podoba mi się. Ja, mnie w sensie można kupić jakby właśnie takimi drobnymi rzeczami, stary. Taki właśnie grafik, tyśnek i tak dalej. Jest naprawdę, no można mi ten kupić po prostu, nie? $28, kolejne otwarcie tej skrzyni, zobaczmy. 39, no to spróbujmy sobie jeszcze jedno. Jest MK 52, my wydajemy 75 prawie, nie wyszliśmy póki co ani razu z tego na plus, więc zobaczmy może teraz, będzie ten otwarcie, niestety nie, jeszcze jedno. No również nie. Dobra, to ostatnie chyba, bo to już będzie chyba delikatnie, no, było blisko, ale no nie, to nie jest to, po co my tu przyszliśmy. Dragon Mask, $73, bardzo ładnie też animacje wyglądają, że jak najedziesz na tą skrzynkę, to one się tak otwierają, taki popiół jakby leci. Super, naprawdę super się to prezentuje. Jeszcze raz 3, $74. No ej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bardzo mi się... To... Okej, okay, to jest otwarcie, po które, no, przy którym mogę powiedzieć, że robi wrażenie, $1000, stary. Gamma Doppler,
Raz trafiliśmy już w jednym chyba z pierwszych odcinków z Case Haga Flipa Gamma Dopplera, a teraz mamy Bayonetta za $1000. Okej, okay. A już tak powoli wątpiłem szczerze, czy uda mi się wyjść na plus z tego filmu. No ale, znaczy na plus, uda mi się do tego jakoś wrócić póki co, bo do profitu to jeszcze tutaj brakuje. 20-20, tyle kosztuje jedna taka skrzynia. $62. No tutaj ponad setkę musimy dostać, nie? Żeby jakoś fajnie zarobić z tego. 95, no było blisko, spróbujmy jeszcze raz. Jakaś kostka, może coś ten, no trochę tych noży tu jest. Szansa na nie, no jakaś tam jest, tak? 135, więc jesteśmy na plus z tego otwarcia. 58, kolejne otwarcie. Tu nie ma niestety nic. Zobaczmy teraz, tu też niestety nic. Ostatnie, no dało nam możliwe ten plus, więc okej, spoko. Sympatycznie, biorę to jak najbardziej. Gdzieś tu były, ja dopiero tak naprawdę badam te skrzynki dopiero, nie? No bo, który to jest odcinek z Case Haga? No nie wiem, szczerze. I ja muszę tak z tymi skrzynkami się zapoznać, żeby wiedzieć co otwierać, nie? Chodźmy na Chinatowna. Ja coś czuję, że 5 na raz. Czy jest to głupie? Ale coś czuję, że odda. No, źle czułem, ale jeszcze raz. Te zakręcę i teraz na pewno odda. No i oddało. I patrz, i do 3 razy sztuka. I teraz 700 dolców. Prawie, okej. Okay. 458 nam zostało, tak? Orange Gummy. Ej, naprawdę, te skrzynki niesamowicie wyglądają. Naprawdę, podoba mi się mega, to jest wow. Bardzo mi się przyjemnie nagrywa Case Haga. 85 prawie dolców. Dajcie kolejny, 62. Dobra, wiesz co? Zmieńmy trochę taktykę. Zostawmy te skiny. To sobie też zostawmy. Aha, okej, okay, nie mam tyle. 82 dolce. Tyle mi zostało. Mogę sobie Dragon Maska otworzyć. Okej, okay, to otwórzmy sobie. Jestem K15. Okej, okay, to chodźmy na upgrader. Chodźmy na upgrader i zobaczmy, ile ma. Ej, co tu się stało? 139 dolce. No nie, no ej! Jakie tak szybko roztrwania te pieniądze? Ja jestem w szoku. Dobra, 22%. Zobaczmy. No nie, ej, ja nie mam pytań, naprawdę, jestem takim tuchedem. Jestem takim tuchedem. Jakby jeszcze dało się strony zmienić, to by było całkiem fajnie. Takie fajne urozmaicenie, ale to w swoim czasie pewnie zostanie dodane. No ale, no co mam powiedzieć, no przykro mi bardzo, że dofiję tego Gamma Dopplera za Cuffline. Się. Teraz trwoniu taką. No ale co, dzięki za oglądanie, kodzik Crocs i dodatkowe 25% od wpłaty do nagrody bonusowej. I ja się z wami żegnam i widzimy się następnego dnia. Siema.